W niedzielnym meczu na własnym podwórku Dekor Glasgow podejmował Poltarek z Pogoń Lemborg. Byliśmy faworytem spotkania, nikogo więc nie zdziwiła wygrana 3-0. O szczegółach opowiada trener działdowskiej drużyny Jiří Vrablík. Byliśmy faworytami, jestem zadowolony, że tak sobie pokazało przy stole, ale oczywiście, że nie było łatwo. Wiedzieliśmy, że Kosi gra bardzo dobrze na obronę i dlatego chcieliśmy od razu, żeby taka kiwa z nim zagrał i spróbować wygrać mecz 3-0 i na szczęście udało się. Pierwszy mecz Wangyang z Prądzińskim, tam myślę, że no w pierwszym secie trochę jeszcze był sztywny. Jacek Prądziński prowadził 4-1, ale potem widać już było, że co dalej był mecz, to Wangyang był lepszy i lepszy i potem myślę, że nie trzeba długo mówić o tym meczu, tam Wangyang po prostu łatwo wygrał, był dużym faworytem i myślę, że nie było żadnych problemów dla niego wygrać ten mecz. Drugi mecz to bardzo ważny mecz, bo wiedziałem, że Kosik jest niebezpieczny. Grałem z nim w tym sezonie parę razy na turniejach, widziałem, że dał radę wygrać z lepszymi zawodniki. Jest niebezpieczny, ma dobry serwis, bardzo dobry atak forehandem. Było dobrze, że taku był w prowadzeniu, wygrał pierwszego seta, wygrał drugiego seta. Wszystko wyglądało tak, że nie będzie miał dużych problemów, ale no, Kosik w trzecim secie, w końcówce pokazał, że też dobrze gra, wygrał tego seta na 2-1 i już było widać, że taku też się nie czuje taki pewny. Kosik walczył, grał agresywnie i było 2-2. Na szczęście taku od początku piątego setu był aktywny, grał to co powiedzieliśmy, żeby nie grał tak szybko, ale na rotację, na stół i Kosik się czasami pomylił i tak było. Był w prowadzeniu i wygrał tego seta łatwo. No i to było ważne. 2-0 prowadziliśmy i potem moja gra z Dosiem. Skoncentrowałem się, walczyłem od początku, bo wiedziałem, że Dosz wygrał niedawno temu polski otek. Ja mam trochę problemy z leworęcznymi, słabo odbieram. W tym meczu też tak było. Prowadził 10-7 w pierwszym secie. Jestem szczęśliwy, że wygrałem tego seta i potem się lepiej czułem. Jakbym przegrywał 1-0, to naprawdę nie wiadomo. W drugim secie tam grałem dobrze. Zmieniłem dużo serwu, miał problem też z moim serwem. Było 2-0, w trzecim secie początek był dobry, tylko że potem myślę, że trochę szczęście miał dość i szybko prowadził, wysoko. Wygrał łatwo tego seta, ale ja się znów skoncentrowałem na ostatni set, a myślę, że wygrałem spokojnie. Pierwszego miejsca w tabeli nie da się już odzyskać, ale jak zapewnia trener, będziemy walczyć o drugie.